Cześć, tutaj Hilpiter, w kolejnym odcinku kariery Torino. I przed nami kolejna faza emocji. W Lidze Europy, 1/8 finału Sporting Torino, pierwszy mecz na wyjeździe. No i tak mi się teraz przypomina ten mecz z Tottenhamem. Bruno Perez, oferta przyjęta, a ten mecz z Tottenhamem naprawdę. No, nie przypomniałem sobie, żebym kiedyś taki wynik osiągnął przeciwko wyżej notowanemu rywalowi. Powiedzcie mi, czy wy mieliście też taki kiedyś mecz? Że graliście jako no zespół, którego by nikt nie posądzał, że tak można wygrać. Przykładowo nie wiem, no tak samo jak ja z Tottenhamem. No generalnie Tottenham to jest marka, mają pieniądze, ja mam średni zespół i wygrałem 5-0. Czy mieliście jakiś taki mecz? Piszcie w komentarzach, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. A przed nami mecz ze Sportingiem. No i jesteśmy Sporting kontra Torino. Naprawdę ciężki mecz. Na papierze Sporting prezentuje się no jako gorszy zespół. No, ale zobaczcie, już jest 1/8 finałów. To już słabych drużyn nie ma. Tutaj wszyscy się muszą liczyć z tym, że kolejny, następny przeciwnik to jest przeciwnik naprawdę z wysokiej półki. No i tak samo jest w przypadku nas i Sportingu. No Sporting, jak mówiłem, teoretycznie zespół niżej notowany niż Tottenham, mający odrobinę gorszych zawodników, no ale nadal nazwiska niektórych naprawdę budzą respekt. No i zobaczmy, kogo ma Sporting. Już widzę na pierwszy rzut oka jest Nani. Jest Islam Slimani, William Carvalho, naprawdę świetny zawodnik. Na bramce też gwiazda portugalskiej reprezentacji Rui Patricio. No a to nasze zestawienie, no niestety po ostatnim meczu Quairela jest trochę zmęczony, więc siada na ławce. No ale para Martinez Longo według mnie powinna też dobrze działać. Również Benassi za zmęczonego El Kaduriego, więc liczę tutaj na naprawdę dobre tempo. No i właśnie, Rui Patricio. O, piłka do Slimaniego. Pierwsza akcja w tym spotkaniu Slimani, ale świetny Kamil Glik. O to chodzi w tych blokach. Tak ma to robić. Oj, zagranie na lewe skrzydło. Carrillo jest. Nie ma bramki. Niespodziewane pudło. Andre Carrillo. Dobrze, teraz podanie do Martineza. Jest Josef Martinez. Sam na sam. Josef Martinez. 1-0. 21 minuta. Wenezuelczyk otwiera wynik tego spotkania. Indywidualna akcja, przyspieszenie. O to chodzi w akcjach Martineza. To już widzieliśmy nie raz i nie dwa. Silva, Adrian Silva, Cedric. Cedric. Ciągle Cedric. Pole karne, strzał głową. I jest 1-1. I to jest strzał i gol Andre Carrillo. Niespodziewana sprawa. Kamil Glik przegrał chyba pojedynek główkowy. No właśnie. To jest rzecz niewybaczalna. Tutaj powinien być proste wybicie. Oj, kolejna akcja Sportingu. Strzał na bramkę i nie ma bramki. Dobitka nieudana. Dobry pressing tym razem Kamila Glika. Fabian Frejon jeszcze w tym meczu nie miał dobrego wejścia i teraz zagrywa piłkę do Longo. Longo, spokojnie, Samuele Longo, jest szybko, odpowiedź, jest 2-1, ależ akcja. I Freja, i Longo, ta dwójka zadecydowała, że ten gol wpadł do siatki Rui Patricio. Świetna akcja drużynowa, wpierw Frej oderwał uwagę, Samuele Longo. No i jest 1-2, przegrywa Sporting, wygrywa 2-1 Torino. Rusza Josef Martinez. No i szybszy był Rui Patricio. No i sędzia tym akcentem kończy tę pierwszą połowę. Świetny mecz na razie. 2-1 prowadzi Torino. Teraz co? Piłka była zahaczana, sędzia detektuje rzutka. Nie no, to jest typowa FIFA. Toż to było ewidentnie widać, że piłka została dotknięta przez Claudio Jacoba. Zobaczcie jeszcze raz za chwilę. Jest powtórka, Claudio Jacob. No i piłka ostatecznie dotknięta. Jeszcze przed tym, jak się wywalił ten piłkarz. Zobaczmy, kto tu będzie mocniejszy. Adrian Silva czy Padelli? I Padelli powinien być teraz wkurzony, no bo zabrakło mu naprawdę niewiele. Chociaż ja celowałem w prawy górny róg, a on poleciał, jakby to był prawy dolny róg. FIFA mnie znowu oszukała. Mateo Darmian. Jeszcze jest Josef Martinez, ależ piłkę dostał Martinez.
Czeka na wsparcie. Wakasu jest faulowany i powinna być czerwona kartka dla piłkarza Sportingu. Ale jest tylko żółta. Dlaczego Everton dostaje tylko żółty kartonik? No ale to dobra okazja dla Quagliarelli na 3-2. Fabio Quagliarella na zdobycie kolejnej bramki w fazie pucharowej Ligi Europy. I broni to Rui Patricio niestety. Nani, ależ bramka na niego, ależ to przymierzył, no to jest cały portugalski killer, cały Nani, on potrafi tak wyrosnąć spod ziemi i huknąć, jakby nigdy nic, w okienko, no i zdobywa bramkę w ostatnich ich minutach na wagę prowadzenia Sportingu. Zobaczmy jeszcze raz, piłka od Carillo, Nani, zwód, strzał, no nie do obrony dla Padellego, jeszcze raz. Nabrała piłka takiej rotacji, że ciężko było naprawdę wyciągnąć. Ale jeszcze jest Martinez, no ale nic z tego. Sędzia kończy ten mecz. Wygrywa Sporting, ale to dopiero pierwsza faza i mecz na wyjeździe, więc te dwie bramki zdobyte to nie jest słaby dorobek. No i cóż, przed nami mecz kolejny. Przed nami mecz z Lazio, naprawdę bardzo intensywny terminarz mamy. Mamy mecze Ligi Europy, między nimi spotkania z naprawdę ważnymi rywalami. Cóż, Lazio już nie jest na tyle dobrze klasyfikowaną drużyną jak na początku tego sezonu. Aktualnie zajmują 8 miejsce, ale mi się wydaje, że nadal są bardzo mocnymi przeciwnikami, więc tutaj każde punkty... Chociaż nie, gramy u siebie, tutaj musimy wygrać po prostu. No i taki będzie mój skład na mecz z Lazio, trochę nietypowy, 4-3-3. No ale dam kilku zawodnikom innym szansę. El Kadri miał mniej minut ostatnio, Gazzi, Farnerud, Kanaihan, Silva, Darmian od pierwszej minuty i Quagliarella. Również. Oj, ależ gol! Ale spalony! Ależ to zmieścił jeden z zawodników Lazio. Niestety dla nich był spalony, dla mnie na szczęście, ale to był volej Stadiony Świata. No ale rzeczywiście był spalony. No, wysunięty w stronę bramki. Dziordziewicz. Darmian, teraz jego moment, Vacasso, El Kadri, dobre zagranie do Farnerud, no Farnerud musi to wykończyć, tak jest, drużynowa akcja, piękna drużynowa akcja, wymiana podań, to nie było nic przyspieszone przed egzekucją. Farnerud, zobaczmy, wszystko było obliczone, Farnerud wchodzi w wolną strefę, strzela sam na sam, jest 1-0, Aleksander Farnerud. Teraz Quagliarella ma okazję na przyspieszenie. Quagliarella mija! Strzela i broni Berisha. No i koniec tej pierwszej połowy. Mamy 1-0 dla Torino. Dobre 45 minut w wykonaniu moich podopiecznych. Zasłużone prowadzenie. Paredes, jego pierwsza akcja w tym spotkaniu. Paredes, on potrafi huknąć. Tym razem zabrakło tak 20 cm piłki niżej. No i Skuli, prawa strona Skuli, w pole karne, szansa i jest 1-1, niestety jest 1-1. Za dużo miejsca mieli piłkarze. Ederson, który przed chwilą wyłapał kartkę, teraz strzela bramkę. Ależ radość gości. Leandro Paredes, kolejna jego szansa, zejść do środka. Może teraz. Paredes, dobijaj to. Perez. I jeszcze piłka się odbija przed linią bramkową, ale i tak jest spalony. Darmian, Salih Uchan, Salih Uchan, ależ akcja, ależ gol, ależ bramka, Salih Uchan wyprowadza na prowadzenie, ależ to zrobił, minął jednego, drugiego, tych dwóch w ogóle się nawet nie zainteresowało atakiem. Jest gol, 2-1, Salih Uchan. I koniec tego spotkania, 2-1 wygrywamy z Lazio. Bardzo ważne 3 punkty w kontekście walki o mistrzostwo. Takimi rywalami musimy zdobywać te komplety na własnym stadionie. No i to jest ten moment. Moment rewanżu ze Sportingiem. Gramy ponownie u siebie. Graliśmy z Lazio u siebie, teraz gramy ze Sportingiem u siebie. Pierwszy mecz przegrany 2-3, ale wszystko jest możliwe. Dajmy im jakieś inne stroje, może się przestraszą. Nie wiem, o, te żółte będą śmiesznie wyglądać. Oto skład, jaki wystawiam na ten mecz.
Generalnie to chyba podobne do tego, co wystawiłem w pierwszym meczu, z tym, że no, Quagliarella jest w pierwszym składzie oraz El Khadouri, a reszta wygląda tak samo. No i dobra, zaczynamy to widowisko. Jest gotowy Nani, jest sędzia z Hiszpanii. No nie wiem, czy to jest faworyzowanie portugalskich klubów. Nieważne, ruszamy do boju o 1/4 finału Ligi Europy. Jest od razu już pierwsza akcja w pierwszych minutach. Jest Martinez, ależ to było rozpoczęcie! Josef Alexander Martinez rozpoczyna ten mecz w wymarzony sposób. Pierwsza minuta, 30 sekunda i jest 1-0 na Torino. I już teraz piłkarze gospodarzy mają zapewniony awans. Teraz to Sporting musi się wykazać umiejętnościami strzeleckimi, ależ to wykończył w spokoju Wenezuelczyk. Jest kolejna akcja, kolejna szansa, kolejny raz Sporting zostawia nam dużo miejsca. Bruno Perez. Perez. Wycofanie piłki. Jakob. Fabian Frey. Musi być gol. Nie, ależ Patricio teraz to wyciągnął. Wyprowadzenie piłki, strzał, ale fatalnie to wykończyli piłkarze gości. Jeszcze jest okazja. Ależ kocioł w tym polu karnym. I jeszcze jest okazja, i jeszcze szansa, i jeszcze blok. Fantastycznie blokuje Bruno Perez w tym momencie. Andre Carillo, jest okazja na wyjście z kontrą, ale nie ma kim. No i jest piłka w pole karne. Islam Slimani, fantastycznie Diego Padelli. I jeszcze jeden rzut rożny, i jeszcze jeden korner, jeszcze jedna szansa dla Sportingu Lizbona. Czy są w stanie to wykorzystać? Na pewno mają do tego wykonawców, którzy potrafią to zrobić, ale nie tym razem. Sędzia kończy tę pierwszą odsłonę. Oje, João Mario w pole karne. Gdzie jest Kamil Glik? Nie ma go, jest bramka. Islam Slimani wyrównuje i teraz Torino ponownie jest pod ścianą. Musimy strzelić jedną bramkę więcej. Tu jeszcze jest Slimani. Nadal Sporting, piłka w polu karnym, nie trafia tego Andre Carillo w takiej sytuacji. Dlaczego tego nie trafił Carillo? Teraz będą sobie pluć w brodę, jak tego nie wykorzystają. Teraz dobrze gra Sporting, choć te zagranie nieodpowiedzialne, jest okazja dla Longo. Sam na sam, czy teraz może być kolejny gol Longo? Dobito, nie ma bramki, niesamowita sytuacja, broni to Rui Patricio. Ale jeszcze jest Darmian i rzut rożny. Martinez, tak jest! Josef Alexander Martinez strzela fantastyczną bramkę głową. Od dawna nie widzieliśmy gola bezpośrednio rzutu rożnego strzelonego przez Torino i teraz jest idealny moment. Dośrodkowanie, strzał głową i jest 2-1. Ależ teraz to zrobił Paredes, wrócił się. Źle zagrał, ale to jest nieważne, bo Frey to przejmuje. I Martinez ma piłkę, Martinez do Longo, 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 jest 3-1, to jest koniec emocji w tym dwumeczu. Zostało 6 minut, a Sporting musi strzelić już teraz aż dwie bramki. Samuel Longo, to się nie udało za pierwszym, udało się za drugim razem. Czwarta bramka w lidze Europy tego zawodnika. Jeszcze strzał i nie ma bramki, jest koniec i awansuje zespół Torino do ćwierćfinału Ligi Europy. Naprawdę niesamowity dwumecz, końcówka tego spotkania bardzo zacięta. Naprawdę myślałem, że będą w stanie tutaj jeszcze piłkarze Sportingu strzelić mi bramkę, gdyż naprawdę naćpierali jak cholera. Cały czas widzę, że jest już sama śmietanka w następnych fazach. No i właśnie, następny mecz gramy z Sevillą. Z tą Sevillą, która broni tytułu Ligi Europy. No cóż, to będzie już w następnym odcinku. Naprawdę teraz ten nasz rajd po boiskach europejskich rozkręca się na dobre. Zyskujemy kolejne doświadczenia, kolejne naprawdę fantastyczne mecze, które widzieliśmy, są przed nami. No i cóż, co ja mogę powiedzieć? Zapraszam na kolejny odcinek.
Jeszcze pokażę wam tylko tabelę Ligi Włoskiej, jak to się prezentuje na początku kwietnia, gdyż już to jest naprawdę końcówka. Jest 38 kolejek, czyli ogólnie mamy jeszcze 12 meczów do końca w Lidze Włoskiej. Mamy na razie piąte miejsce, 2 mecze mniej niż Roma. Zakładając, że wygramy te 2 zaległe mecze, wyprzedzimy Romę. Zakładając, że wygramy te 2 następne mecze, wyprzedzimy i Juventus, i Milan, więc będziemy na drugim miejscu. No chyba, że Napoli przegra, to wtedy będziemy już na pierwszym miejscu, co będzie w ogóle super sukcesem. No ale na te sukcesy jeszcze nam troszkę trzeba poczekać, gdyż to dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie na IPIS. Out!